Entuzjazm zmienia wszystko. Jak stać się zwycięzcą? Książka Normana Peela. Witajcie kochani, kolejna Energy Book Środa. To cykl, w którym opowiadam Wam o książkach, które warto przeczytać, ponieważ są mądre, coś wnoszą do naszego życia i potrafią je zmienić. Zapraszam serdecznie. Poszłam z moją córką do biblioteki. Chodzimy tam regularnie, gdyż naszym wieczornym rytuałem tuż przed snem jest czytanie książek. Nasze zna już prawie na pamięć, więc szukamy nowych. A tam sympatyczna starsza pani zapytała mnie, czy ja też jestem zapisana. Na co odparłam jej, że nie, gdyż nie mają książek z działu, który mnie interesuje. Padło więc pytanie, o jaki dział mi chodzi. Beztrosko odpowiedziałam, że o rozwój osobisty. Pani faktycznie przytaknęła, ale zaproponowała, abym sprawdziła, czy nie znajdę czegoś, co mnie zainteresuje w dziale psychologii. Sceptycznie, ale podeszłam pod wskazaną półkę. I od razu rzucił mi się w oczy tytuł Entuzjazm zmienia wszystko. Normana Peela. Nawet podtytułu już nie zauważyłam. Uradowana pobiegłam zapisać się i ją wypożyczyć. Zgodnie z zasadą, że te książki nas wybierają, okazała się ona strzałem w dziesiątkę. Już napisana na okładce recenzja zachęcała. Oto książka, którą powinien przeczytać każdy, młody i starszy. Opowiada o tym, jak entuzjazm może pomóc ujawnić i pokonać lęki oraz troski dzisiejszego rozpędzonego świata. A entuzjazm, jak podaje sam autor, to magiczne słowo, które może pomóc Ci przekonywać innych, przezwyciężać lęki, uczynić pracę bardziej owocną, opanować stresy oraz jasno ukazać Twoje problemy. Książka nie jest nowa. Na okładce widnieje data 1967, ale uwierz mi, nie straciła nic ze swojej aktualności. Podzielona jest na 11 rozdziałów, w których autor uczy, czym jest entuzjazm, jak go w sobie wskrzesić, co entuzjazm może zrobić dla Ciebie, jak wykorzystać go w pracy i jak potrafi on zmienić wszystko. W rozdziale drugim autor przytacza opowieść o pannie Nikt, która zmienia się pod wpływem prostego zabiegu. Jeśli Ty też masz czasem takie wrażenie, że jesteś nikim, przeczytaj i zastosuj prostą zasadę jak gdyby. Podaje też prosty sposób na wykrzesanie w sobie entuzjazmu z samego rana. Bardzo spodobało mi się zdanie. Dla mnie istnieją jedynie dwa rodzaje z nich. W niektóre z nich jestem szczęśliwy, a w pozostałe obłędnie szczęśliwy. Genialne, kradnę. Opowiada też o tym, jak ludzie starsi porzucają swój entuzjazm. Nie ma nic gorszego. Tylko stałe odnawianie umysłu utrzymuje entuzjazm przy życiu i powstrzymuje procesy starzenia się ducha, umysłu, a nawet ciała. Zastanawialiście się kiedyś, czy to może być prawda? Przyjrzyjcie się małym dzieciom. Może prawdą jest, że one nie chorują, gdyż są po prostu entuzjastyczne, a dzięki temu cały czas uśmiechnięte, radosne i zadowolone. Czynnikiem, który ożywia entuzjazm, jest porywający cel, fascynujące dążenie, aspiracje, które nieustannie motywują i nie pozwalają o sobie zapomnieć. To dlatego małe dzieci są takie entuzjastyczne, bo bez przerwy na coś czekają, co się fascynuje, pochłania bez reszty i potrafią godzinami, dniami i miesiącami na coś czekać, opowiadać o tym bez końca z wypiekami na twarzy i z iskierkami w oczach. To właśnie od dzieci na nowo powinniśmy uczyć się entuzjazmu. A jak go w sobie skrzesić z samego rana? Sprawa jest banalna, jak podaje Peel. W ciągu pierwszych 5 minut po przebudzeniu przywołuj do świadomości wszystkie dobre wiadomości i fakty ze swojego życia. Na przykład, że jesteś zdrowy, że masz co jeść, że w garażu stoi samochód, że masz pracę, że przyszłość wygląda kolorowo, że w pracy darzą Cię zaufaniem i tak dalej. To zrobi Ci dzień i spowoduje, że nawet jeśli przyjdą złe wieści, podejdziesz do nich z innym nastawieniem. To, co umysł dostaje zaraz po przebudzeniu, wpływa decydująco na to, jaki będzie Twój dzień. Spróbuj. Na koniec powiem tylko, że autor pokazuje na kartach swojej książki, że entuzjazm pomaga także w biznesie. Entuzjazm bowiem przekonuje, a przekonanie sprzedaje. A Wy często mnie pytacie, skąd mam w sobie tyle energii, życia, entuzjazmu albo co biorę? Po prostu staram się żyć zgodnie z zasadą Jacka Walkiewicza, że aby zapalać innych, samemu trzeba płonąć. Więc płonę. I tyle.
Za dzisiaj Ci dziękuję, zapraszam do patronowania i oczywiście zapraszam na kolejną Energy Book środę.